Dzień dobry, dobry wieczór, a także dobry ranek. Wspaniali ludzie, niezależnie od tego, w jakim zakątku świata będziecie mnie oglądali, a także niezależnie od pory dnia i nocy. Witam Was na codziennej porcji najświeższych informacji ze świata krypto. Zanim jednak zaczniemy, muszę tylko zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dobra, a teraz przechodzimy już do szczegółów. Cena Bitcoina wynosi obecnie 20 333,45 dolara. Po spadku o 0,67% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest spadek o 1,91%. Natomiast cena Ethera wynosi 1549,12 dolara po spadku o 2,37% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest spadek o 0,49%. Indeks Fear and Greed wynosi dzisiaj 30 punktów, jest na takim samym poziomie jak wczoraj i przebywamy w obszarze strachu. Jak spojrzymy na kryptobomble, to widzimy, że znaczącą przewagę mają tokeny rosnące. No i jeżeli chodzi o te tokeny rosnące, no to tutaj na pierwszym miejscu jest Airwave ze spadkiem o, ze wzrostem oczywiście o 67,2%. Zobaczcie, jaki wzrost w ciągu jednego dnia. Na drugim miejscu jest Mina ze wzrostem o 21%, a na trzecim miejscu jest Flow ze wzrostem o 16,1%. Natomiast jeżeli chodzi o tokeny spadające, to prym wiedzie Chain ze spadkiem o 11%, na drugim miejscu jest Hex ze spadkiem o 8,2%, a na trzecim miejscu jest Dogecoin ze spadkiem o 3,8%. A teraz zapinajcie pasy, bo przechodzimy do informacji, a dzisiaj mamy bardzo ciekawe informacje. Pierwsza jest taka, że Fed tutaj ogłosił wczoraj podwyżkę stopy procentowej o 75 punktów bazowych, a rynki zareagowały spadkami na tą informację, a w zasadzie to trochę inaczej, bo na początku tutaj była pompka do góry, widzicie tą zieloną świecę, tak? No a później zaczęły się spadki. Tu mamy świecę taką no, dużą czerwoną, no i później nastąpiło pogłębienie spadków, a teraz odrabiamy powoli te spadki, które nastąpiły wczoraj. Także tutaj no, można było, jak ktoś był jest doświadczonym traderem, to mógł zarobić, no, ale również też mógł stracić, jak tutaj źle obstawił ten ruch. No i Rezerwa Federalna właśnie kontynuuje swoją strategię zacieśniania tutaj polityki finansowej w celu zwalczenia inflacji. No i prezes Fedu Jerome Powell zasugerował spowolnienie podwyżek stóp, które mogą rozpocząć się w grudniu 2022 roku lub niedługo po tym terminie. Natomiast demokraci i republikanie w końcu zgadzają się w jednej sprawie, tak, no bo w większości spraw to się kłócą, a tutaj zgadzają się, że krypto to przyszłość. 88% demokratów i 77% republikanów chce jasnych regulacji dotyczących kryptowalut. No i jest to istotne, dlatego że w 2021 roku oszuści zrabowali kryptowaluty o wartości 14 miliardów dolarów. Natomiast Union Bank of Philippines dołącza do grona największych banków, które świadczą usługi handlu kryptowalutami. No i Union Bank tutaj w sumie, on już działa dosyć długo tutaj na rynku krypto, no bo w 2019 roku uruchomił własnego stablecoina powiązanego z peso, a w kwietniu 2022 roku rozszerzył swoje usługi na Metaverse. A ponad 4% populacji Filipin posiada krypto. No i zobaczmy sobie, tutaj mamy taki wykres, właśnie ile procent populacji danego kraju posiada kryptowaluty. No i widzimy, że tutaj
Na pierwszym miejscu jest Ukraina, gdzie 12,7% ludzi posiada krypto. Druga jest Federacja Rosyjska, gdzie jest prawie 12% ludzi. No i później mamy Wenezuelę, Singapur, Kenię, Stany Zjednoczone, tak, Indie, Południową Afrykę, Nigerię, Kolumbię, Wietnam, Tajlandię. Czekajcie, tutaj jest Wielka Brytania, Brazylia, Pakistan, Filipiny, Korea, Peru, Białoruś i Australia. No ja się pytam, gdzie tutaj jest Polska? Chyba, że nikt nie robi takich tutaj badań, jeżeli chodzi o Polskę. Dobra, ale lecimy dalej. No i teraz mam dla Was pytanie, czy mamy tutaj łowców airdropów na tym kanale? Dajcie znać w komentarzach, czy polujecie na airdropy, no bo tutaj mamy właśnie artykuł o airdropie. No i pytanie jest takie, czy nadchodzi airdrop na sieci Arbitrum. Tutaj ta sieć warstwy drugiej, czyli Arbitrum, właśnie obsługuje 62% wszystkich transakcji na Ethereum i właśnie to wywołuje spekulacje co do potencjalnego airdropu. Jeżeli chodzi o ilość zablokowanych środków na Arbitrum, no to Arbitrum ma ponad 51% udziału, jeżeli chodzi właśnie o tę ilość zablokowanych środków na rozwiązaniach warstwy drugiej. Arbitrum zyskuje adopcję i liczba aktywnych użytkowników osiągnęła nowy rekord wszechczasów i wynosi 282 tysiące tych użytkowników, a tutaj po takim, no jak to się nazywa, oni wprowadzili takie udoskonalenie, no to tutaj również ta ilość transakcji zwiększyła się o 550%. Natomiast w airdropie na sieci Optimism, który jest konkurentem Arbitrum, wielu użytkowników zarobiło ponad 10 tysięcy dolarów, no a społeczność teraz oczekuje od Arbitrum airdropa w podobnej wysokości. Także jeżeli by tak było, no to byłoby to tutaj miłe zaskoczenie, gdyby taki airdrop się pojawił, znaczy o takiej wysokości. Idziemy dalej i widzimy, że JP Morgan dokonał pierwszej transakcji DeFi, tak, z singapurskim bankiem centralnym. JP Morgan brał udział w swojej pierwszej w historii transakcji zdecentralizowanego finansowania we współpracy z bankiem centralnym z Singapuru i celem programu pilotażowego Project Guardian jest zrozumienie, w jaki sposób aplikacje zdecentralizowanych finansów mogą być wykorzystywane na rynkach finansowych. Służył on również jako eksperyment w tokenizacji zasobów i przenoszeniu ich pomiędzy granicami. Także widzimy, że pomimo tego, że tutaj prezes JP Morgan jest bardzo sceptycznie nastawiony do kryptowalut, no to sam bank tutaj cały czas jakby inwestuje i rozszerza tutaj swoje działania, jeżeli chodzi o różne blockchainy i różne możliwości. A tutaj widzimy, że mamy nowy projekt na Binance Launch Pool. Tak, ostatnio nie było tam za dużo tych projektów właśnie na Launch Poolu, a teraz jest nowy tutaj projekt Hashflow, tak? I teraz można tam właśnie do tego Launch Poola wnieść albo BUSD, albo BNB, tak? No i za zastejkowanie tych tutaj tokenów czy kryptowalut można uzyskiwać właśnie te tokeny HFT. No i ten okres będzie trwał przez 30 dni i w tym launch poolu ma być rozprowadzone 15 milionów tokenów HFT. Także jeżeli ktoś tam trzyma albo BUSD, albo BNB na Binance, które nie pracują, no to może właśnie tutaj wrzucić sobie w tego launch poola i zdobywać te tokeny HFT. A widzimy, że największa na świecie giełda opcji kryptowalutowych została zhakowana i skradziono 28 milionów dolarów. I tutaj, czekajcie, tu sobie zaznaczyłem, tak, że celem właśnie tego ataku były bitcoiny, etery i USDC. W zasadzie, bo tutaj napisali, że USD, ale tu widzimy, że USDC. No i właśnie Derbit powiedział, że hak dotknął wyłącznie gorących portfeli dla Bitcoina, Ethera i
USDC. Giełda dodała, że zostały one odizolowane i poddane kwarantannie. W związku z tym tutaj było potwierdzone, że większość kont klientów, takich jak Fireblocks, nie została dotknięta, ponieważ hak dotknął tylko gorących portfeli, a wszystkie aktywa zgromadzone tutaj na zimnych portfelach, czyli na tych cold walletach, były całkowicie bezpieczne. No i giełda dała, że utrzymuje 99% aktywów klientów na właśnie tych zimnych portfelach, aby ograniczyć zakres takiego ataku. A tutaj mamy ciekawą informację, mianowicie taką, że Binance się bardzo mocno rozpycha. No i tutaj szef Binance Changpeng Zhao stwierdził, że Binance chce być pomostem pomiędzy rynkiem kryptowalut a tradycyjnym światem finansowym i rozważa inwestowanie lub przejmowanie banków. Właśnie tutaj prezes Binance stwierdził, że Binance może rozważać dokonanie mniejszościowej inwestycji w bank lub potencjalnie nawet przejęcie go w całości i byłaby to okazja dla firmy, aby również skorzystać ze wzrostu wartości rynkowej banku po podpisaniu umowy z Binance, ponieważ tutaj oni odkryli, że kiedy banki współpracują z Binance'em, no to Binance kieruje do nich tak wielu użytkowników i wycena banku rośnie wykładniczo, więc dlaczego mieliby nie skorzystać, znaczy nie inwestować w nie, aby zarobić, kiedy ich wycena pójdzie w górę. Binance poszukuje również dostawców usług płatniczych oraz osób posiadających lokalne licencje. Natomiast prezydent Salwadoru Nayib Bukele mówi, że Zachód przejdzie na zdecentralizowany system finansowy. Przewiduje on, że model bankowości centralnej dzisiejszych gospodarek zachodnich w końcu ustąpi miejsca bardziej wiarygodnemu, zdecentralizowanemu systemowi i Bukele skrytykował zarówno rezerwę federalną, jak i reakcję mediów na przyjęcie Bitcoina w jego kraju. Powiedział, że zdolność rezerwy federalnej do drukowania pieniędzy jest przestępstwem moralnym, ponieważ dewaluuje to walutę i okrada obywateli z ich oszczędności. Koncepcja oszczędności została zniszczona i nie ma już sensu oszczędzać pieniędzy, ponieważ jeśli zaoszczędziłeś na przykład 50 tysięcy dolarów w latach 80., no to do dnia dzisiejszego zostałeś okradziony z 90% swoich pieniędzy. I według Bukele ludzie budzą się teraz, widząc szkody spowodowane przez inflację i wkrótce, czy też już zaczynają szukać alternatywnych systemów, aby przed tym uciec. Natomiast ostatnia tutaj informacja jest bardzo niepokojąca, mianowicie szef Binance mówi, że CBDC nie stanowią zagrożenia dla kryptowalut i Changpeng Zhao mówi, że jest miejsce zarówno na CBDC, jak i kryptowaluty i nie postrzega tego jako zagrożenia dla swojej firmy lub sektora krypto. I widać, że złagodził on swoje stanowisko w sprawie tutaj CBDC, bo w zeszłym roku powiedział, że CBDC nigdy nie zaoferują takiej swobody jak kryptowaluty, takie jak Bitcoin czy Ethereum. No i też powiedział, że CBDC tutaj może spowodować kontrolę, tak? Natomiast no teraz pytanie jest, bo wiecie, Binance jest to największa firma na rynku krypto. No i pytanie, czy również teraz jakby tutaj nie ma nacisków politycznych i czy też CBDC nie będzie tutaj też wprowadzane poprzez Binance. Natomiast z drugiej strony też należy zrozumieć Binance'a, bo jeżeli on chce się rozwijać, a część krajów czy większość krajów przejdzie na przykład na te CBDC, no to wiadomo, że oni będą musieli też przyjmować transakcje, też przelewy właśnie w CBDC, czy robić zamianę CBDC na krypto, a krypto na CBDC. Także on tutaj musi patrzeć na to, co jest dobre dla jego firmy. Dobra, to wszystko, co miałem do przekazania Wam w dzisiejszym materiale. Dziękuję bardzo za jego oglądnięcie i wysłuchanie. No i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Cześć!